Jestem wielkim łączącym awokado. Mieliśmy dzisiaj Mikołajki, ponieważ wczoraj paczka kiedy jeszcze nie doszła. No i dostałam takie coś i jestem niepowzięta, ponieważ mi jest wiecznie zimno. Więc teraz będzie cieplusio i to jest taka bluza koc i po prostu nie mógł bardziej trafić z prezentem, bo serio jest mi się tak cieplusio, że fenomenalnie jest po prostu. Jak się robi? Pożenisz się ze mną? Jest mi wreszcie ciepło. Rozumiecie to? Ja w tym spałam i było fenomenalnie. Zbieram się do pracy. Taki mam plan, bo miałam się dzisiaj widzieć z moją znajomą, ale jednak się nie widzimy. Widzimy się w poniedziałek i planuję dzisiaj iść na siłownię po. Później może coś zrobimy, coś fajnego. Jeszcze nie wymyślałam co, ale trochę wam urozmaicę spędzanie dni ze mną. Zawaliłam, bo nie było wczoraj filmiku, ale miałam tylko minutę nagraną, więc stwierdziłam, że to jest tak żenujące i tak bezsensowne, że zrezygnowałam z tego po prostu, bo no nie będę wrzucać filmiku, na którym mówię, że nie nagrałam filmiku, bo to jest jakby bez sensu. Jakby się ktoś z was zastanawiał, jak wygląda zniszczony człowiek, to tak, nie mam siły żyć. Witam was na podsumowaniu dzisiejszego dnia, ponieważ mamy godzinę 21.30. Ja dopiero wróciłam do domu, dopiero sobie zrobiłam jedzenie. W ogóle odnośnie jedzenia zrobiłam najprostszą potrawę, jaką możecie zrobić i w sumie też... Musisz być taka atencyjna. Najprostszą i najszybszą potrawę, ponieważ jest to makaron z pesto. Czyli tylko musicie ugotować makaron i go posolić, czego ja nie zrobiłam, tak? I dodać pesto. Czyli za dużo nie musicie tu zrobić, także nic. Jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, to w sumie było spoko. Miałam dzisiaj klientkę w pracy, która niestety mi się popłakała będąc u mnie, bo ma jakieś problemy rodzinne, a ludzie bardzo często się przede mną otwierają. Ale... Oprócz tego to w sumie nie było jakichś większych rewelacji. Jutro planuję pojechać do Primarka, bo same przeciwności. Planuję pojechać do Primarka, ponieważ otworzyli Primark w Krakowie. I niestety, nie żebym tam chciała jechać, w sensie chcieliśmy chciała, ale wiem co tam się dzieje przed świętami. I przez to mi się nie chce. Natomiast jadę tam dość wcześnie, więc liczę na to bardzo mocno. Że jakby wam to powiedzieć, nie spotkam tam tłumu ludzi, ponieważ Asia dzisiaj tam pojechała i z tego co wiem, to stała w kolejce chyba pół godziny. Tak mniej więcej w sumie. No, jutro nie idę do pracy, bo mamy piątek, natomiast idę na uczelnię, bo studiuję. No i co? Na pewno jutro muszę zrobić projekty. W ogóle to są rzeczy, które was na pewno mało interesują, ale wam powiem, bo w sumie czemu by nie. W ogóle złapałam już taki luz, że wcześniej jak coś nagrywałam, to się srałam mówić przy Kubie i musiałam wychodzić do osobnego pomieszczenia, teraz już mam tu w grupie w sumie, więc fajnie, wreszcie. Byłam już na siłowni i robiłam dzisiaj na siłowni górę. Bo stwierdziłam, jak ostatnio byłam, było bardzo dużo ludzi i stwierdziłam, że muszę dzisiaj zrobić górę, bo mamy godzinę taką, jaką mamy, więc będzie bardzo dużo ludzi i nie będę mogła ćwiczyć dołu. Pierwszy raz, jak byłam na siłowni, o tej godzinie było tak mało ludzi. No ale już poćwiczyłam tą górę, bo stwierdziłam, że w sumie nie będę robić tak często nóg, bo bym nie weszła po schodach do domu. Ale za to jutro chyba pójdę na siłownię i zrobię nogi, więc fajnie. W ogóle jestem z siebie dumna, bo teraz stwierdziłam, że będę robić cardio po treningu i jak na razie mi wychodzi. No i co? Coś wam chciałam sobie wcześniej powiedzieć, ale zapomniałam co. A! Jutro w Primarku będziemy wybierać prezenty. Będziemy wybierać prezenty dla Joanny, więc wam nie pokażę, co Joanna dostanie, bo może to ogromnie, a tego byśmy nie chcieli. I będziemy również wybierać...
leżącego i będziemy wybierać również prezent dla mojej przyszłej teściowej, co mnie w sumie trochę przeraża, bo nie mam absolutnie pojęcia, co mogę jej kupić. Natomiast opcje, jakie rozważałam, to tak, plecaczek, ponieważ mówiła kiedyś, żeby chciała plecaczek, długa opcja. Jakieś kosmetyki, ale nie takie kosmetyki do makijażu, tylko takie kosmetyki do ciała. Trzecia opcja, kapcie, szlafrok i piżamkę, ale w sumie nie wiem, czy ona będzie spała w tej piżamie, czy w ogóle wypada teściowej kupić piżamę, bo u Kuby w ogóle w domu rodzinnym jest losowanie na święta. Mnie nie ma losowania, bo za mało nas jest. Choć w sumie u nich jest tylko jedną osobę więcej, więc... Mniejsza z tym. Dobra, tak szczerze, to uważam, że nie zrobię dzisiaj nic dobrego, mądrego, ciekawego i tak dalej. Wczoraj też nie było filmiku, bo no nie zdążyłam po prostu nagrać, bo miałam też strasznie napięty dzień, bo w poniedziałki i środę chodzę na hiszpański. I później stwierdziłam, że pójdę po hiszpańskim na siłownię. No i po prostu się nie wyrobiłam, nie? Więc dzisiaj kończę, a jutro spędzicie ze mną cały dzień i postaram się nagrywać nawet w galerii. A to jest dla mnie naprawdę wyczyn życia, bo no, nagrywanie przy ludziach nie jest niczym fajnym. Więc idę jeść, idę się ogarnąć, przygotować na jutro, może ogarnąć jakieś ciuchy, bo chyba mam zajęcia w szpitalu w ten weekend. No i co? I żegnam Was. Mam nadzieję, że Wam minął fajnie wczorajszy i dzisiejszy dzień i widzimy się jutro.